Onde está ali a Conchita? Se tu iede, se tu vieie, se tu leie. Ai, ei, se esce da psa. Dieie. Ai, ei, era ali a Conchita. Se tu vieie, se tu leie. Se esce da psa, dieie. Ninguém. Tá, que eu posso dizer de lá. Ninguém. Choć można odnieść wrażenie, że przywódcy świetnie się rozumieją, nie brakuje tematów i problemów, które ich wyraźnie dzielą. Porozumienie nuklearne z Iranem, walka ze zmianami klimatu czy relacje handlowe to tylko niektóre z nich. Na czym Macronowi najbardziej zależy podczas wizyty w Waszyngtonie? O tym porozmawiam z moim gościem w studiu Polskiego Radia 24, pan Adam Puchejda, publicysta, komentator. Dzień dobry. Dobry wieczór, dzień dobry. Jest między nami bardzo szczególna relacja. Tak mówił w ostatnich dniach zarówno prezydent Trump, jak i prezydent Macron. Jak to jest, że przywódców, których wydaje się tak wiele dzieli, jednak łączą bliskie takie relacje personalne? Oczywiście nie dowiemy się może kiedyś z pamiętników, na ile te prawdziwe uczucia wypowiadane w mediach są rzeczywiste, na ile są prawdziwe. Natomiast bez wątpienia wydaje się, że po pierwsze Emmanuel Macron zaprosił Trumpa do Francji w momencie trudnym dla niego, kiedy wydawało się, że kiedy odwołał swoją wizytę w Wielkiej Brytanii ze względu na protesty Brytyjczyków, podjął go jak króla. 14 lipca. Tak, 14 lipca, tak. Na pewno mu się to spodobało. To, myślę, było początkiem takiej miłości między Trumpem a Macronem. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, myślę, że to jest kwestia tego, że strategii Macron, tego, że jednak mówi, co myśli, nawet jeśli gra w swoją grę, to znaczy wypowiada, że na przykład są między nami różnice, jednak nie zgadzamy się w pewnych kwestiach, a Trumpowi, który się często o nim mówi, on sam o sobie też tak mówi, że jest takim biznesmenem, prawda, świetnym biznesmenem, który traktuje jednak kraj jako firmę i zarządza nią, lubi bardzo zwalniać ludzi, lubi kierować, to taki direct talk, bezpośrednie mówienie o interesach, nie o wartościach, tylko o interesach, jest na pewno cenne i to się podoba. Chociaż oczywiście należy też stwierdzić, chociaż to moim zdaniem jest właśnie częścią gry, że Emmanuel Macron przed tą wizytą udzielił wywiadu w telewizji Fox, czyli ulubionej telewizji Donalda Trumpa, którą ogląda namiętnie, a potem wysyła po różnych programach tweety, w których kreuje politykę zagraniczną albo mówi, co zrobi, to w tymże wywiadzie Emmanuel Macron mówił, że łączą nas wartości. Myślę, że w stosunku do tego, jak wygląda polityka, tradycja jednak pewnej polityki zagranicznej francuskiej, to jest tylko mowa, to są słowa. Tak naprawdę liczą się interesy i to tych panów też znów powtórzy łączy. Skoro mówimy o interesach, czy nie jest też przypadkiem tak, że obaj panowie siebie nawzajem potrzebują, że prezydent Trump potrzebuje przywódcy, który liczy się na scenie międzynarodowej, z którym miałby dobre relacje, i to samo po stronie Macrona? Ja myślę, że dla Trumpa to jest kwestia, znaczy Francja jest też często postrzegana jako taki idealny sojusznik Ameryki, w tym sensie, że kiedy trzeba zainterweniować militarnie, robi to, tak jak w Mali, kiedy trzeba inwestować w, zresztą podobnie jest z Polską, kiedy trzeba inwestować w wojsko, to robi to chętnie, także tu na pewno podoba się ta konkretność Francji. Z drugiej strony dla Macron myślę, że teraz to jest kwestia bardzo krótkoterminowych interesów. Myślę, że on tam pojechał, chociaż mało o tym mówiono. Przede wszystkim o tym, że 1 maja kończy się to wykluczenie z ceł na stal
i aluminium, co dla francuskiego, zwłaszcza przemysłu motoryzacyjnego, jest bardzo ważne. I myślę, że tutaj jakieś rozmowy warto się toczyły. Druga rzecz, Francja na pewno chce, tak jak zresztą ostatni prezydenci Francji to wielokrotnie pospominali, chce, tak jak Jacques Chirac, który zaczął mówić o wielobiegunowym świecie, chce jednak zaznaczyć obecność Francji na świecie jako siły geopolitycznej. Bardzo często podkreśla się to, że Francja ma broń atomową, to, że Francja przestała się obrażać na NATO. I to się chyba też podoba Francuzom, prawda? To, że rola Francji jest tak bardzo podkreślana na pewno jest ta taka tradycja tego, że Francja jest wielkim narodem, prawda, wielkim państwem. Na razie to jest bezpieczne w miarę, to znaczy Francuzi... No takim pogańskim, bo to ani w Boga nie wierzą, wysłali swoje wojska, żeby uczestniczyły w tej koalicji razem ze Stanami Zjednoczonymi, ale to była taka bardzo niewielka impreza. Nie sądzę, żeby Francuzi chcieli, żeby Francja na przykład poszła na wojnę z Syrią. Bo ja też w zasadzie tym głównym... Niedawno zaczynamy rozmawiać, ale przed chwilą się skończyła konferencja prasowa i ten Iran był właśnie kluczowym, głównym tematem, tak. Zanim przejdziemy jeszcze do Iranu, chciałam pana zapytać o relacje Europa-Stany, ponieważ można odnieść wrażenie, czy też niektórzy komentatorzy na to wskazują, że teraz prezydent Francji stał się takim głównym partnerem Stanów Zjednoczonych w Europie, że niejako taki tandem Obama-Merkel czy Obama-May został zastąpiony teraz przez tandem Trump właśnie Macron. Czy zgadza się pan z taką opinią? Kiedy Emmanuel Macron wyjedzie z Stanów Zjednoczonych, zaraz po nim przyjedzie Angela Merkel. Ja raczej bym powiedział, że... To też jest ciekawe, że będzie drugą, prawda, po Macronie. Tak, i Angela Merkel też na pewno będzie przede wszystkim chciała dyskutować nie o Iranie. Angela Merkel będzie chciała rozmawiać z nim. Ale myślę, że to jest, ja bym powiedział tak, że to jest trochę na zasadzie Trump jest tym dobrym policjantem, a Merkel będzie tym złym policjantem. I oboje jednak się na pewno dogadali i będą próbowali tu jakoś rozegrać tego Trumpa. Cały czas się próbuje ucywilizować Trumpa, ale myślę, że to, co Macron zrozumiał, że nie da się ucywilizować Trumpa, można go tylko nęcić różnymi rzeczami, można mu proponować różne rzeczy, można starać się wybiegać ze przodu. Ta propozycja teraz się pojawiła, żeby zacząć negocjować z Iranem. Ja to interpretuję tak, że to jest takie pójście do przodu. To znaczy, jeżeli wiadomo jest, że Trump prawdopodobnie 12 maja powie, że on nie ma ochoty już zrywa jakby ten kontrakt. W związku z tym państwa europejskie uczestniczyły w tym. Ważny jest. Niemcy, które uczestniczyły w tym, jakby w ustanowieniu tego zawieszenia broni w jakimś sensie, czyli zawieszenia przez Iran pracy nad bombą do 2025 roku, to, że to jest taka próba zawieszenia i taka próba, no to spróbujemy czegoś nowego, jeżeli to ci się nie podoba, no to zróbmy coś innego. Oczywiście chodzi o porozumienie z 2015 roku. Rzeczywiście pojawiło się takie określenie, nowe porozumienie z Iranem, także w wypowiedzi samego prezydenta Macrona, aczkolwiek on później niejako wyjaśniał, że tutaj nie chodzi Trump o to, żeby porzucić to porozumienie, które teraz jest, i negocjować nowe, Trump tylko dodać bombą, jak niejako nowe elementy, że to porozumienie z 2015 Trump roku to jest tylko bombą. Jeden aspekt rozwiązania, jakie społeczność międzynarodowa powinna przyjąć wobec Iranu, i że teraz powinny zacząć się też rozmowy nad dodatkowymi elementami, żeby traktować Iran jako część szerszej układanki. Czy to jest właśnie ten niejako zrąb kompromisu Francji i Stanów Zjednoczonych? Zrąb kompromisu! Dla mnie to wygląda to tak, że... Do komisu. Zostawmy teraz to, co jest, ten nieruchomy.